Kolejny odcinek, kochani, z serii Ty jesteś najważniejsza. I powiedzcie mi, kobiety kochane, czy byłyście kiedyś dziećmi? Tak, każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Pamiętacie ten okres, czy już dawno zapomniałyście? Nie chodzi mi tu o wiek. Broń Boże, czy ktoś jest starszy, czy młodszy, przypomnijcie sobie, jak byłyście dziećmi. I teraz tak, obudzić w sobie dziecko. Czy potraficie to zrobić? Bo ja potrafię. I ja, wiecie co? Bardzo często byłam hamowana w życiu, kiedy robiłam w sobie, właśnie obudziłam w sobie dziecko. Śmiałam się do łez, w ogóle mówiono na mnie, robiłam różne rzeczy zwariowane, takie, które robi dziecko. I wiecie co? Mówili, o jaka ona jeszcze młoda, albo mówili, wariatka jakaś. I nawet moi bliscy czasami, idź ty wariatko, tak mnie nazywali. Ale wiecie co? Ja się zawsze cieszę z życia. Cieszę się, kiedy zamoczę stopy w morzu. Cieszę się, kiedy widzę fajny las. Cieszę się, kiedy słyszę, jak piękni ptaki śpiewają. Cieszę się, jak moje dzieci coś fajnego robią i się śmieję. Czasami, jak wydaje mi się coś banalnego, co robi nawet mój mąż, to śmieję się w głos. I nie mogę opanować się ze śmiechu. Słuchajcie, obudźcie w sobie dziecko. Dziewczyny, to jest najważniejsze. Radość w życiu. Musimy ją pobudzać sami. Musimy robić wszystko, co nas cieszy. Pobudzać w sobie dziecko. Pobudzać w sobie tą radość dziecięcą. Wtedy będziemy zdrowe, będziemy radosne, będziemy porażać energią inne osoby. Obudź w sobie dziecko, bo ty jesteś najważniejsza. Jeżeli obudzisz wokół siebie dziecko, śmiej się po prostu szczerze, tak jak nasze dzieci się śmieją. Nie wiecie, jak to zrobić? Obserwujcie nasze dzieci. Swoje dzieci, czyjeś dzieci, idźcie na plac zabaw i zobaczcie, jak te dzieci się niczego nie wstydzą. Nie wstydzą się śmiać, nie wstydzą się przewracać, nie wstydzą się skakać. Tańczmy na deszczu, kochani. Jeżeli chcemy, to tańczmy na deszczu. Jeżeli chcecie położyć się w parku, gdzie ludzie nie leżą zazwyczaj w parku na kocu, zróbcie to. Zróbcie to. Bawcie się ze swoimi dziećmi i cieszcie się chwilą. Oczywiście skupiajcie się tu i teraz, tak jak Wam powiedziałam w ostatnim filmie. Jeżeli połączycie radość z tu i teraz i koncentrację, to będziecie naprawdę w danej chwili bardzo szczęśliwe. I co jeszcze? Wszyscy dookoła Was będą szczęśliwi. Zobaczą, jak Wy się śmiejecie, jak Wy się cieszycie. Nie patrzcie na ludzi zawistnych, na tych, którzy patrzą na Was i mówią, ojej, co ona robi? To nie, to w tych ludziach jest problem, nie w Was. To, że Wy się śmiejecie, że Wy się cieszycie i że cieszycie się z życia, to nie jest problem, to jest Wasza radość, Wasze spełnienie, a problem mają inni. Jeżeli mają inni, to niech siebie naprawiają i nie mówią nam, że mamy się nie cieszyć, że mamy nie być wariatkami i mamy nie biegać za dzieciakami, nie biegać za psami, nie tańczyć na deszczu. Tańczmy na deszczu. Wiecie, jakie to fajne? Wiecie, jak można fajnie spędzić czas, będąc dzieckiem i czuć się dzieckiem? Obudź w sobie dziecko, bo ty jesteś najważniejsza. I napiszcie mi w komentarzach, czy potraficie to zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego, pięknego, radosnego dnia Wam życzę.